Siemanko, siemanko, mamy piękną pogodę. Dzisiaj vlog specjalny, przyjeżdża do mnie ze Śląska w Łodzio z dziewczyną. W sumie jeszcze z Natalią, więc dwie dziewczyny. Oprócz tego zakrzew szczarkiem, więc będzie moc, będą ostre treningi. Czekam, korki są jak zwykle, bo to Warszawa. Nieogolony, ale jeszcze się ogarnę przed treningiem, będzie nowy image. Taki coś znalazłem i myślę, że będzie w porządku, bo to jest mały statywik, czyli do ręki w sam raz. A i zawsze się postawi jak będę sam, więc będę mógł się nagrać. A to już nagrywane ze statywu, wbijam właśnie do galerii i zaraz będzie spotkanie ze znajomym i Kingą. Jest i ekipa. I? Siema. To jest Natalia, nowa twarz, jeszcze nie poznaliście. To Paulinka, to już widzieliście. No i Kinga, pokaż się Kinga. Nie. Cześć. Moje dzieło artystyczne, nie? Dawajcie znać w komentarzach, co mu wyszło. Chyba miała być kura, ale nie wiem. Dawaj hajsa, dawaj jakieś hajsa. Wybraliśmy fit jedzonko. Pizza italiano. Co to masz? Carbonara. Bułeczkę? Pizzę, nie? Paulina nie ma nic, bo ma dietę. No i ja mam pizzę. Ty masz największe. Po jedzonku trzeba spalić trochę kalorii. Zobaczcie, jakie piękne ciasteczko. Ale przed treningiem nie. Po treningu może. Nogi bociane, niby nie ma siły, ale piston skład zostanie. Jesteśmy już w hangarze. Czaro i zakrzew już na nas czekają. Siemanko. Siemka. Spójrzcie na te sylwetki. To jest kalistenika, piękno i siła. Zobaczcie, jakie Piotrek ma bociane nogi. Kopie w kopalni. Wyniki są. Co ona tam wyprawia? Co ona tam robi? Coś na plecach ma, kalistenik chyba. Jedziemy jeszcze raz tego komposta, co próbowałem dwa razy. Jak nie zrobię, to jestem cipka. Dobrze. Dynamiczny chłopak. Ma to, nie jest cipka. I jest cipka! Mamy cipkę. Pierwszych street rockaterów po Polsce. Nie tym razem, Mateusz, nie tym razem. To jest tak się. Ej, mocni dziś jesteśmy, nie? Chodźcie może. Nie. Chodźcie, można te trampolinki poskakać. Kura! To teraz do góry, takim moonwalkiem. Dobra, teraz bez żartów.
Prosty full, ale bez presa, nie ma siły na presa, już słabiak, wiedziałem. Dobrze, ci presa. Czy z plusem? Od u mnie jest skill z przeziębieniem. O, Wodzio i jego skill przeziębieniowy. Czas na jakieś challenge, będziemy sobie robić różne wyzwania, kto ile czasu przytrzyma, kto ile zrobi powtórzeń. Zobaczymy, co się będzie działo. Mamy challenge numer 1. Czyli od front levera. Lecę na pierwszy ogień. That one single event, that one single moment was enough for him to stand amongst the greats. Sleep. I don't sleep. You thought that was 9, 10. Ładnie. Oczaruje, wjeżdża na fronta. Ciekawe. 5, 6. Na ten challenge dołącza do nas jeszcze Piotrek, chociaż jest chory, ale przy tym elemencie czuje się na siłach. Jedziesz, Wodzie. Prosto okcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Front master. To jest jeden z moich najgorszych elementów, to i ma slapę, ale ostatnio poprawiłem, dlatego ocenijcie sami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bardzo ładna forma. Dobra, jedziemy z drugim challenge'em. Drugim challenge'em. Drugim challenge'em. Ręce. Drugim challenge'em. A tutaj oszukuje, bo robi łatwiejszą wersję, tak? No słabo. Jesteś mocny, pamiętaj o tym, moc jest w tobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pozdrawiam wszystkich graczy TB. Fortnite'a. Fortnite'a. Coś to piszcie w komentarzach, Niki. Niko, Niko, czarodziej. No. I za krzewem i szczerem możecie grać razem. O, to jest normalnie akrobata. Przechodzimy do challenge'u numer 3, czyli podciąganie na jednej ręce. Zobaczymy łączna ilość, ile damy radę, lewa, prawa ręka na zmianę. Ewentualnie, jeżeli ktoś wysiądzie na lewej czy na prawej, to jedzie na jednej. Jedziemy. Jedziesz. Raz. Dobrody, dobrody. Dwa. Kocur. Musicie przyznać, jeżeli uważacie, że jest kocurem, zostawcie łapkę. Trzynaście. Jedziemy. Czuję moc. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, mocne koty, 7, dawaj, biceps urośnie o 1 cm jutro, 8, niecałe, no ale, ale zaliczmy mu, zaliczmy mu, zajebiście. Zaprezentuj się, bo nikt cię nie zna. Ja jestem kurwa workout i spróbuję się podciągnąć chociaż 3 razy. Nabiłeś właśnie do sześciu, bo tam było pół i... Siedem, siedem, siedem. Dobra, teraz ja chyba przegrałem, albo byłem na równo z czarem. Zakrzew nas zdominował. Teraz jedziemy challenge numer 4, czyli pompki na rękach. Dobra, ja pierwszy zaczynam.
10 powtórzeń, albo 11, bo może się pomyliłem. Podjeżdża Czaro Gimnastyk. Idealna sylwetka. Raz. Cztery. Dawaj, dawaj. Nie ma powtarzania. 5. 6. Dawaj. 7. 8. 9. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Wyruszaj za krzewem. Dawaj, góra mocno, mocno. 10. Ale ja dobrze utrzymamy. Brawo. Jedziemy, pompujemy. Przedni aktor. Raz, dwa, trzy. Ale już nie ma co się popisywać. Już się popisuje chłopak za bardzo. No, no szpaner, no. Szpaner, no co tu jest? Jak się czujesz? Zły. Nie, za mało. Dobrze, dobrze. Zdecydowanie za mało. Dobrze. Jedziemy, challenge numer 10. 5, tak naprawdę połowa dziesiątki, czyli piąty challenge, ostatni challenge. Będziemy robić muscle upy. Już tak naprawdę koniec sił, bo w sumie no, wymęczyliśmy się i workoutem, i tymi challenge'ami. Ale ciśniemy. Dzisiaj no, nie była forma za dobra, ale liczy się zabawa i że wspólnie spędzamy czas. Muscle upy dla nas to tak samo jak przysiady, nie ćwiczymy. No w sumie tak, bo jesteśmy freestyle'owcami, czyli ćwiczymy głównie elementy, ale czemu się nie sprawdzić? Zawodnik jest progres z Białego Stoku. Waga 35 kg. Muscle upów. Nie jest źle jak pod koniec treningu. Nie jest źle, mordeczko. Nie ma się co przejmować. To jest waga 42 kilo. Teraz wjeżdża Czarek. Waga 78. A tak szczerze to około 70 prawdopodobnie. Hop. Raz. Piękna forma. Zaczął dynamicznie. Dwa. Piotrek jest sędzią. Liczy tutaj powtórzenie i patrzy na technikę. Trzy. 4. Blokuje mu tutaj, pokazuje. 5. I 10. Patrzcie na to docięcie, na tą walkę. Jest dobrze. Nie, tak to jest, tak się ma. Tak to jest, jak się ma 1,30 m wzrostu. Raz. Dwa. Trzy. Ja już się przygotowałem. Cztery. Że Piotrek się dołączy do przodu. Pięć. Sześć. Siedem. Nie ma pomocy, no zobaczcie. Osiem. 9. Liczy się tylko siła, prosta sylwetka, bez kopania. To nie crossfit, to street workout. Marko robi, ale wszedł. Będzie kasłał po nocy. Będzie kasłał, ale ważne, że walczył. A to kura 40, nie? I widać do kopalnika, co to dziako. Taki słaby. Kurawet.pl, zapraszam. Jedziemy. Raz. Bardzo ładnie. Dwa. Łokcie sobie wyrwie. Cztery. Toż to niezdrowe! Toż to niezdrowe już! Jak na mnie to jest w ogóle... Ja nie wiem, jak on to robi. Jak on to robi? Nie no, przegrałem. Mocny tej bagi. Mocny. Boże, tak się wyciągać. A, ładnie. To kończymy nasz trening, kończymy nasze challenge. Zostawcie łapkę, komentujcie, czy się podobało. Zapraszamy na kurauer.pl.
Bodzio poleca, lecimy jeszcze na miasto, zobaczymy, czy będę coś nagrywał. Trzymajcie się. Zapraszam na mojego Instagrama Zakrzew Podłoga. Ja również zapraszam na Instagrama Caezart Podłoga. Zapraszam na Insta Workout Room. Pozdro, widzicie. Nie podłoga, tylko podłoga. Jeszcze?